194 odcinek Niskiego Pressingu. Witajcie. Maciek Matwiej, Paweł Tura, stały zestaw prowadzących. A dzisiaj naszym gościem Damian Michalik, skrzydłowy Miedzi Legnica. Damian, witamy Cię na pokładzie Niskiego Pressingu. Dzień dobry. Maćku, gwoli ścisłości gwoli i rzetelności naszego... Tradycji. Krótka pigułeczka o naszym gościu. Damian Michalik, wychowanek Górnika Czerwionka. Piłkarskie szlify odbierał w szkółkach Górnika Zabrze i Energetyka ROW Rybnik. Do Miedzi trafił ze Stali Rzeszów w czerwcu bieżącego roku z dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny rok. Damian, rozpoczynamy pytaniem o kwestie bieżące. 5 meczów, 3 gole, bardzo dobre wejście w sezon, świetne recenzje. Kibice Miedzi Legnica szybko się w Tobie zakochali. Jak tak rozmawiamy z tymi kibicami, to no, pytają się nas, skąd taki chłopak na zapleczu Ekstraklasy i dlaczego o Tobie nie było tak do tej pory głośno? Spodziewałeś się, że odpalisz w tym sezonie, że to może być ten sezon, który da Ci tę upragnioną Ekstraklasę? No po to tutaj jestem tak naprawdę, żeby w końcu z klubem, w którym jestem, awansować do tej Ekstraklasy i nie ukrywam, takie miałem marzenia od dziecka. Jeśli chodzi o moje liczby, no fajnie weszłem w ten sezon, natomiast tych bramek mogło być więcej. Mhm. Powinno być więcej, miałem więcej sytuacji na strzelenie bramki, natomiast jest dobrze. Najważniejsze, że my jako drużyna zdobywamy punkty praktycznie. No meczu nie przegraliśmy jeszcze w tym sezonie, jesteśmy liderem. No i cóż, no tylko się cieszyć i robić dalej swoje. Ale jesteś trochę zaskoczony, że tak od razu odpaliłeś? To znaczy, no tak. Bo to nowe środowisko, nowy klub. Szczerze tak, jestem troszeczkę zaskoczony. Generalnie jestem taką osobą, która aklimatyzuje się, znaczy potrzebuje trochę więcej czasu na aklimatyzację w danym miejscu. Teraz przez ostatnie 4 lata byłem w jednym miejscu, w Stali Rzeszów i tam już znałem klub, że tak powiem, od podszewki wszystkich i miałem bardzo dużo znajomych i w klubie wszystkich znałem, także na pewno jest to dla mnie coś nowego teraz. No i tak jak powiedziałem, no nie spodziewałem się, że tak szybko zacznę te bramki zdobywać, ale cieszę się, bo taka jest też moja rola w klubie. Pewni ludzie zaufali mi, postawili na mnie i pragnę się im właśnie w ten sposób wdzięczyć. Tak jak Maciek mówił, to nie jest kurtuazja, bo rzeczywiście w legickim środowisku znajomi, przyjaciele, koledzy. No same zachwyty. Tak, my rozmawiamy tutaj i wszyscy i rzeczywiście pytają się i mówią tak, kurczę, no. Skąd ten Michalik się wziął? Facet nigdy nie grał w Ekstraklasie, przychodzi z jakiejś tam Stali Rzeszów, oczywiście z szacunkiem dla Stali Rzeszów, ale nasi kibice mówią to z perspektywy klubu, który przed chwilą grał jeszcze w Ekstraklasie. I taki gości jest w pierwszej lidze. Dlatego no, my nie ukrywamy, że też w poprzednim sezonie średnio śledziliśmy rozgrywki pierwszej ligi, bo byśmy skoncentrowali na Ekstraklasie. Stąd też szybko zrobiliśmy jakiś taki mały research po oficjałce o Twoim transferze. Redaktor Przeglądu Sportowego Antoni Bogajski mówi, ja pierdziela, aleście zrobili transfer, zobaczycie, będziecie zadowoleni, że to jest sztos transfer. Zaglądamy statystyki, tam rzeczywiście, no to o tobie było głośno, double, 10 bramek, 10 asyst. Także ten twój poprzedni sezon, uważasz, że on był taki najlepszy w twojej karierze w Stali Rzeszów? Ten przełomowy? Można tak powiedzieć, pod względem tego, że na pewno na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, na którym dotychczas grałem, zdobyłem no, fajne liczby. Można tak powiedzieć, że był najlepszy. Natomiast sezon wcześniej, jeszcze w drugiej lidze, jak robiliśmy awans ze Stalą Rzeszów, też wykręciłem fajne liczby, bodajże 13 bramek, 12 asyst, coś takiego, coś więcej. Dwa razy double, tak, dokładnie. Podwójny. Tak, dokładnie, rok z rzędu i mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Powiedz, co poszło nie tak w Stali, bo tamten sezon, no wiem, że to już historia, ale wróćmy na chwilę, bo jako Beniaminek no, zrobiliście fantastyczny wynik. Byliście po strachem ligi, awansowaliście niespodziewanie, no jednak niespodziewanie, bo jako Beniaminek kończy na 6. miejscu i gra w barażach o awans do Ekstraklasy, no to jest sztosowy wynik. A z drugiej strony coś poszło nie tak. Sporo czytaliśmy o tym, że tam że w klubie nie wszystko tam się zgadzało. To tak jakby trochę władze klubu nie chciały więcej tego awansu. Wiem, że piłkarze nie przedłużono kontraktów, że tam wypowiadałeś się zresztą kiedyś na ten temat. Tak, no, rozmawiałem już generalnie, nie chciałbym już o tym więcej rozmawiać. Natomiast co się podziało? No mieliśmy naprawdę fajną ekipę i tak naprawdę od 2 lat graliśmy jednym składem. Praktycznie nie było żadnych zmian. Chyba zmiany, jak były, to takie kosmetyczne, że przychodziło, odchodziło 2 zawodników w trakcie sezonu, więc to jest naprawdę nic. Jeden trener? Tak, dokładnie. Jeden trener, cały sztab praktycznie się też nie zmieniał
Także znaliśmy się na wylot, że tak powiem, i myślę, że to odegrało kluczową rolę, nie? W tym naszym wyniku, bo no bo tak jak powiedziałem, no znaliśmy się, wiedzieliśmy kto jak gra, graliśmy ze sobą długo, bardzo szybko to w ogóle, że tak powiem, w tym żargonie piłkarskim zażarło i złapaliśmy serię w drugiej lidze, wygrywaliśmy mecz za meczem, tak naprawdę uwierzyliśmy bardzo szybko, że jesteśmy mocni, generalnie mieliśmy drużynę składającą się z zawodników, którzy mieli przeszłość ekstraklasową, przecież Patryk Małecki to nie jest anonimowy piłkarz, czy Andrea Profisz. Z niejednego pieca chleb jadł. Dokładnie, więc no, znaliśmy swoją wartość i myślę, że na pewno to był klucz. Mhm. Damian, miałeś propozycję z Krakowi Kraków ponoć w tym okienku transferowym, wybrałeś Miedź Legnicę. Jakie były? Dementuję może. Jakie motywy były? Dementujesz? Dementuję raz, nie było nic na rzeczy. To była jakaś plotka, nie wiem. Tak plotka naprawdę, dziennikarska. Być może, no tak naprawdę ani ja, ani mój agent nic o tym nie wiedzieliśmy, nikt się z nami nie kontaktował. Także. A jakieś inne propozycje? Czy to było od razu, byłeś sfokusowany na Miedź była pierwsza? Generalnie były tam zapytania z innych klubów, były też klub ekstraklasy, natomiast nie było żadnego konkretu, nie było żadnej oferty przedstawionej, więc pewnie musiałbym troszeczkę poczekać. Wydaje mi się, znaczy jestem pewny, że po prostu nie byłem gdzieś pierwszym wyborem może też z racji tego, że mam już też jestem wiekowym, że tak powiem, zawodnikiem, no nie najmłodszym. Dwa, wiązała mnie tak naprawdę umowa ze Stalą Rzeszów jeszcze dwuletnia, więc w grę wchodził jedynie transfer gotówkowy i na to kluby do zawodnika troszeczkę starszego, no już też inaczej patrzą. Nie? Dlaczego? Co Cię przekonało w tym projekcie w Legnicy? W Legnicy? No zamieniłeś klub pierwszej ligi na klub pierwszej ligi. Tak, natomiast no, mieć cały czas na przestrzeni ostatnich lat gdzieś się obijał, ocierał o tę ekstraklasę. Dwa lata w tej ekstraklasie grała. Nie mówię teraz, bo teraz tak, rok. Tak, po 4 lata przerwy. Tak, dokładnie. Także na pewno cały czas o tę ekstraklasę walczy, no i też jasno postawiona sprawa, że do tej ekstraklasy chcą wrócić na przestrzeni dwóch najbliższych lat, więc a jeżeli się uda w pierwszym roku, to będzie fantastycznie, więc no liczyłem na to, że po prostu, że to się uda, znałem tutaj no właśnie, zawodników. Rozmawiałeś kogoś z kimś tutaj? Tak, znałem wcześniej w Rakowie Częstochowa, byłem z Andrzejem Niewolisem, z Kamilem Drygasem, też byłem chwilę w Zawiszy Bydgoszcz. Także no wiedziałem, że kadra na pewno będzie mocna, no i na pewno ten cel będzie bliższy do zrealizowania z Miedzią niż ze Stalą. Jasne. Okay. Damian, wracamy do Miedzi. Jesteście liderem po 5 kolejkach. 4 zwycięstwa, 1 remis. Naprawdę bardzo, bardzo dobry start. Biorąc pod uwagę, że drużyna jest po solidnej przebudowie, no to trzeba to chyba uznać za niespodziankę, tak? Czy raczej traktujesz to jako, no nie wiem, to jako, nie wiem, taki projekt jednak sprawdzony, z aspiracjami, tak to powinno wyglądać od początku. Jak Ty to oceniasz? No fajnie, że tak to wygląda, natomiast szczerze powiedziawszy, tutaj no nie spodziewałem się, że aż tak od pierwszego meczu złapiemy taką serię, no 5 meczy, jesteśmy liderem, nie przegraliśmy meczu, tak jak powiedziałem. Tak jak Pan wspomniał, no jest dużo nowych zawodników, dużo piłkarzy odeszło, jest dużo nowych zawodników, to też czasami działa na niekorzyść troszeczkę, bo tego czasu jednak potrzeba trochę więcej zazwyczaj. Na zgranie, nie? Na zrozumienie. Tak, dokładnie, na zgranie się, zrozumienie się nawzajem. No ale myślę, że to tylko nam doda skrzydeł i będziemy z meczu na mecz jeszcze bardziej pewni siebie w swoich poczynaniach na boisku. Na pewno będziemy się coraz lepiej rozumieć i tak jak powiedziałem też ja generalnie teraz, mimo tego, że no, fajnie zacząłem ten sezon, bo 3 bramki w 5 meczach, natomiast moja gra gdzieś jeszcze odbiega dosyć od tej mojej takiej szczytowej formy. Czyli widzisz, że jeszcze są. Sezonu, no na pewno jest dużo jeszcze jest rzeczy do poprawy, tak, jest jeszcze. No ale tak jak powiedziałem, jestem takim zawodnikiem, taką osobą, która potrzebuje troszeczkę więcej czasu do aklimatyzowania się. Natomiast właśnie te liczby na pewno pomogą mi w tym, żebym potrzebował troszeczkę mniej. Damian, jak Ty się odnajdujesz w tym bardzo ciekawym systemie, jakim zaprezentował nam trener Radosław Bella, bo tak naprawdę gramy bez takich nominalnych napastników, tak moglibyśmy przynajmniej tak zaczynamy. Przynajmniej tak zaczynamy, tak? Jak Ty jako właśnie ten wysoko wystawiony pomocnik się w tym wszystkim odnajdujesz? No bo na Was widzimy, że jest ogromna rozpisana rola, tak? Że Wy tutaj musicie tę brać ofensywną grę również na siebie. No tak, no generalnie dobrze się odnajduję, bo tak naprawdę w Stali Rzeszów graliśmy takim samym ustawieniem, można tak powiedzieć. I gram praktycznie na tej samej pozycji i mniej więcej wiem, czego trener mnie oczekuje. To znaczy wiem, trener jasno dał mi do zrozumienia przed sezonem, czego będzie ode mnie wymagał, jaka jest moja rola w zespole i tak naprawdę wiem, o co chodzi w tym ustawieniu i natomiast jest jedna znacząca różnica tutaj w Miedzi jest też dużo zadań defensywnych. Tak.
trzeba wracać do tyłu, pomagać zawodnikom, obrońcom przede wszystkim, no ale, ale myślę, że to działa tylko na korzyść dla drużyny, bo wszyscy atakujemy, wszyscy bronimy, także... Tak, no, wygląda nowoczesny futbol, tak? No dokładnie, to myślę, że jest to myślę, że jest to dobre. Nie? Damian, ty jesteś piłkarzem, którego można stawiać za wzór dla młodzieży, dla początkujących piłkarzy, młodych adeptów piłki nożnej. Bo tak z jednej strony to jak polecamy wywiady, bo kilka takich bardzo szczerych wywiadów udzieliłeś na różnych portalach internetowych i tak jeszcze już ładnych parę lat temu, ale to było tak, z jednej strony to twoja kariera i losy życiowe pokazują tak, że nigdy nie można się poddawać i trzeba mieć marzenia. A z drugiej strony, że taka sodówka, brak pracowitości, takie błędy młodości jakieś mogą te marzenia brutalnie zweryfikować. Jak ty to oceniasz tak z perspektywy czasu? Jesteś już doświadczonym piłkarzem, masz 31 lat, też jesteś już doświadczonym człowiekiem, mężczyzną. No tak, no, znaczy ja na pewno nie stawiałbym siebie jako wzór dla młodych piłkarzy, bo tak naprawdę jeszcze nic takiego w piłce nie osiągnąłem. No, wszystko przed tobą. Grałem, no tak, dokładnie, wierzę w to głęboko. Natomiast no, najwyżej grałem na razie w pierwszej lidze i tak jak pan powiedział, gdzieś moja historia jest jakąś inspiracją dla młodych zawodników, którzy może troszeczkę mniej w siebie wierzą. Nie ma rzeczy niemożliwych, dla chcącego nic trudnego i bardziej może moja historia jest inspiracją, aniżeli jestem ja jako osoba wzorem dla piłkarzy. Nie? No, że przypomnijmy, bo miałeś takie momenty, że ta twoja kariera praktycznie była zawieszona, zrezygnowałeś z poważnej piłki, w ogóle zrezygnowałeś z piłki, wyjeżdżałeś za granicę, w Anglii, z tego co wiemy, pracowałeś w porcie, czy w stoczni, pracowałeś też w Holandii, tak? Tak. Fizycznie w Polsce grałeś, łączyłeś granie w czwartej lidze z pracą w kopalni, zjeżdżałeś pod ziemię. Tak. Zjeżdżałeś pod ziemię, a potem jednak wróciłeś do tej zawodowej piłki. No. Jak tak z perspektywy czasu, to jak to dzisiaj wspominasz? Znaczy, jak wspominam, generalnie staram się nie wracać już do tych czasów przyszłości, bo nie były to fajne, łatwe czasy. Natomiast nie żałuję tego, że to mnie spotkało, ponieważ uważam, że na pewno dużo mi to dało i bardziej doceniam to, co robię teraz. I jest to, jeżeli robisz coś, co kochasz, to nie jest praca. I tak no naprawdę właśnie. To jest coś pięknego, grać w piłkę, trenować, codziennie wychodzić na boisko, 200 godziny, robić to, co lubisz, aniżeli gdzieś praca fizyczna. Już nie mówię o kopalni, bo to, no tak. Ale to jest ciężka praca, także no na pewno. Cieszę się, że to mnie spotkało, bo... No bardziej myślę, doceniasz, że, bardziej tak, doceniasz to, myślę, co masz? Dzięki temu po prostu jestem w tym momencie tutaj, gdzie jestem, tu, gdzie jestem. Mhm. Kluby górnicze, tak jakby choćby pobliskie Zagłębie Lubin, mają taką tradycję, że często tak organizują piłkarzom wycieczki, pewnie na Śląsku, z którego pochodzisz, to pewnie znasz te motywy. Piłkarze zjeżdżają... Motywacyjne. Pod ziemię, żeby zobaczyć, jak ci ich kibice ciężko pracują, tak? No ty jakby, organoleptycznie. Ty to poznałeś na własnej skórze, jak to jest, to tak chyba powiedziałeś, że to się bardziej docenia. Tak, to, no, co... tak naprawdę sam ten zjazd gdzieś zobaczyć, jak ktoś pracuje, to już jest wrażenie. No, nie oddaje. Ale to na pewno nie oddaje całkowicie tego, jakbyś ty to miał wykonywać. Bo ja raz zjechałem, ale w roli dziennikarza i byłem przerażony. No, a tylko zjechałem na wycieczkę. No tak, ja pamiętam taką sytuację, bo ja pracowałem akurat. Że tak powiem, pod firmą na kopalni, generalnie wysyłanie z nas na te trochę cięższe, że tak powiem, prace i gdzieś przy samej ścianie wydobywczej i no pamiętam taką sytuację, gdzie chyba tam stężenie metanu wybiło do 2% i trzeba było się ewakuować, to no nóżkami się przebrało trochę szybciej, nie, wtedy. No dokładnie. To jest, tak, serce zabiło mocniej na pewno. To jest też trochę tak, że też mówi się, że w karierze potrzebny jest nie tylko talent, pracowitość, ale też no, trochę łódź szczęścia. Czy to jest też trochę tak, że ty trafiałeś, miałeś pecha takiego, nie miałeś szczęścia, trafiałeś nie do tych klubów w tym czasie i miejscu, no, byłeś w klubach, no, jak w Radziąku, w Polonia Bytom, gdzie tam, no mówmy się, było no, ciężko było z pieniędzmi, nie płacili i stąd też te twoje decyzje. No i właśnie, właśnie dlatego gdzieś musiałem na chwilę zawiesić buty na wieszaku, bo w międzyczasie pojawiło się mnie dziecko, urodził mi się syn i trzeba było patrzeć, żeby rodzinę nakarmić. No a w klubach było jak było, no nie było tej płynności finansowej, no i trzeba było jakoś sobie radzić. No i wtedy też, szczerze powiedziawszy,
nie przykładałem takiej wagi do tego, co robię po prostu. No, nie dawałem z siebie tyle, ile powinienem dawać pewnie. Gdzieś tak jak powiedzieliście na początku, gdzieś w młodszym wieku jakaś sodówka może uderzyła do głowy, bo na Mistrzostwach Polski w juniorach starszych, gdzie przechodziłem wtedy tak naprawdę z piłki juniorskiej do seniorskiej, zostałem wybrany najlepszym zawodnikiem w Polsce, posypały się jakieś tam oferty. Hertha Berlin? Hertha Berlin. Tego nie dementujesz? No tego nie dementuję, tego nie. Łączyłem się nawet wtedy z Michelem Bębnem, który grał w Górniku Zabrze, a miał znajomości w Niemczech, bo pochodzi stamtąd, mieszkał tam całe życie tak naprawdę, więc rozmawiałem z nim wtedy o tym przejściu do tych klubów niemieckich i było blisko, natomiast zostałem w Zabrzu, podpisałem z Górnikiem 5-letni kontrakt wtedy, ale myślałem, że już złapałem Pana Boga za nogi tak naprawdę, że już nic więcej nie muszę robić. Tak naprawdę nic dodatkowego poza treningami w klubie nie robiłem i myślałem, że na samym talencie gdzieś zajedziesz. Zajedę daleko. No, życie bardzo szybko mnie zweryfikowało, sprowadziło mnie na ziemię. Ale nie żałuję, cieszę się, że to mi się przytrafiło, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jestem dzięki temu pewnie w tym momencie, w tym miejscu, gdzie jestem. Myślę, Maćku, przepraszam, że ten fragment, Damian, te twoje słowa warto wyciąć. Wielu trenerów, którzy odpalą ten odcinek, to warto, żeby to wycięli ten fragmencik i puszczali młodym chłopakom, tak. Utalentowanym, tak żeby nie popełniali tych samych błędów i fajnie, że też Damian otwarcie o tym mówisz, tak, bo to... To bardzo ważne. Ale to, co powiedziałem, nigdy nie jest za późno. Jasne. Dzisiaj Damian jest gwiazdą pierwszej ligi, a za chwilę wierzymy w to, że ziścisz swoje marzenie i zagrasz w tej ekstraklasie. Ale śmiało po tych słowach, które Damian przed chwilą powiedział, możemy powiedzieć, że piłkarz późno dojrzewający. Zgodzisz się z tymi słowami? No tak, jasne. Lubisz takie określenie? Lubisz takie określenie? Pasuje do mnie, nie mam nic przeciwko. A jaka jest twoja recepta na tę świetną formę w wieku 30 lat? Bo na tym skrzydle to poruszasz się tak naprawdę jak 20-latek. Czasami widzimy, no jesteś tak mobilny, że nie jeden młodszy mógłby box to box, od bramki do bramki. Pozazdrościć formę. Ostro. No tak, no generalnie to tutaj duża rola w tym wszystkim tak naprawdę mojej żony. Muszę tutaj jej to przyznać. O, ciekawe. Bo to jest okazja. Tak, gdzieś ona inspiruje się różnymi książkami i bardzo dużo czyta w internecie i na temat naszego myślenia tak naprawdę. Tutaj fizyka kwantowa jakaś, można powiedzieć, tak naprawdę też odegrała tutaj u mnie kluczową rolę, bo gdzieś w pewnym momencie swojego życia zmieniłem po prostu swoje nastawienie i myślenie na bardziej optymistyczne, pozytywne i gdzieś takie powtarzanie sobie, że nigdy nie jest za późno, że najlepsze przede mną doprowadziło mnie do tego, że tak naprawdę dzisiaj mówię, że z każdym rokiem jestem coraz lepszy. I jak Robert zdrowszy. Lewandowski. No i gdzieś coś w tym jest, bo tak naprawdę... Ale dietą też to popierasz? Dietą też. No nie mam tak naprawdę jakiejś rygorystycznej diety. Wiadomo, czasami tam zjem coś słodkiego, czy jakąś czekoladę z żoną zjemy, czy nawet jakąś pizzę zamówimy, to uważam, nie jest to nic złego. Czyli jak, jeżeli Damiana Michalika zobaczycie gdzieś w Legnicy na jakimś kepsie, to no, nie ma dramatu, nie to ma dramatu. Wszystko jest przemyślane. Tak, wszystko jest przemyślane, wszystko no, robię tak, jak należy. No. Robię tak wszystko to, co mi służy, tak naprawdę. Im starszy, tym młodszy. Dokładnie tak, jak dobre wino. Gra w Ekstraklasie to spełnienie marzeń? Do tego dążysz? Po to tu jesteś chyba, tak? Tak, no miałem takie marzenie, żeby zagrać w tej Ekstraklasie i na pewno i byłoby to moje spełnienie jakiegoś marzenia, natomiast jak już zagram w tej Ekstraklasie, to fajnie by było jeszcze coś więcej osiągnąć. No, może wyjazd za granicę, może jakąś kluczącą rolę odegrać w tej Ekstraklasie. Może strzelić trochę więcej bramek, dać o sobie troszeczkę przypomnieć pewnym ludziom, albo po prostu, żeby jak powiesz nazwisko Michalik, żeby ktoś powiedział, a to ten, który tam strzela te bramki w Ekstraklasie. Żeby po prostu nie był anonimowym zawodnikiem. I wtedy, gdy zawiesisz buty na kołku, to tak usiądziesz i powiesz, okej, okay, warto było, udało, tak to miało warto było się, udało się, tak miało to wyglądać. Wycisnąłem z tego, jak z tytrym, z tej swojej kariery. Tak, no dokładnie, nie chciałbym, albo inaczej. Chciałbym po prostu po zakończeniu kariery powiedzieć sobie, że naprawdę dałem z siebie wszystko i jestem z siebie zadowolony. Tego Ci życzymy. Tego Ci życzymy. Damian, jeszcze raz dziękujemy za fajną rozmowę. Wam kochani też dziękujemy. Przypominamy, Miedź Legnica wciąż liderem Fortuna pierwszej ligi. Hej Miedź, Damian, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki, Damian. Dzięki. Trzymajcie się.